Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Justyna Smoleń-Starowiejska. Jesteśmy dzisiaj w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Tutaj stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie zorganizowało wystawę poświęconą dobru. Do tej wystawy w tym roku, w tym miejscu zostali zaproszeni artyści z Ukrainy. I przy okazji tej wystawy nagrywamy i chcemy się z Państwem podzielić rozmowy na temat dobra, na temat perspektywy dobra, na temat relacji dobro-zło. Dzisiaj do rozmowy właśnie w tym zakresie dotyczącym tego, czy zło jest brakiem dobra, czy dobro bywa nudne, a zło atrakcyjne. Chciałabym porozmawiać z profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorką filozofii, panią Joanną Heinderek. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z panem Andrzejem Dominiczakiem, który jest psychologiem, prezesem Towarzystwa Humanistycznego, a także przedstawicielem amerykańskiej instytucji edukacyjnej Center for Inquiry, Andrzejem Dominiczakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi również miło, że jesteście tutaj z nami. Cieszy mnie to, że mamy tę różnorodność, nie tylko w postaci tego, że mamy filozofkę i psychologa, ale myślę też, że mamy trochę różnorodność w naszych zapatrywaniach i światopoglądach. I może to nam właśnie poszerzy tę perspektywę rozumienia dobra i rozumienia zła. Aby to się potwierdziło w tej rozmowie. Na to liczę. Często zdarza się, że spotykamy się z taką definicją zła. Ona jest związana z kulturą chrześcijańską, z filozofią chrześcijańską, zakorzeniona w naszej kulturze europejskiej, że zło jest brakiem dobra. Ale czy na pewno, czy można powiedzieć, że zło jest tylko brakiem dobra, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze złem jako zbytem, ze złem metafizycznym? Co znaczy, że mówimy o realnym złu, kiedy takiego zła na przykład doświadczamy? Tu szczerze mówiąc mam trochę dylemat, kogo pierwszego się z Was zapytać, ale widzę, że... To pytanie brzmi, odwołuje się do jakiejś hipotetycznie wypowiedzianej definicji, więc proponuję, żeby filozof zaczął. No to tego się spodziewałam, że oddasz głos Joannie, co mnie oczywiście cieszy, więc... Pani Joanno, Joasiu, bo znamy się, mogę chyba zwracać się tutaj bezpośrednio. Zapytam się Ciebie jako filozofki, ale też jako po prostu osoby racjonalnie myślącej, podchodzącej do rzeczywistości w taki refleksyjny sposób, analizującej zjawiska, w których się, które nas dotykają na co dzień. Co ty uważasz na temat zła? Jak byś określiła zło? Czy jest brakiem dobra, czy może jakoś inaczej powinniśmy określać zło? Znaczy ja od razu powiem, że bardzo nie lubię tych rozważań, czy pseudodionizego Areopagity, czy świętego Augustyna, bo to oni wprowadzili tą koncepcję, prawda, że zło jest brakiem dobra, bo to nam bardzo rozmywa w ogóle dyskusję. W ogóle te wszystkie koncepcje metafizyczne to jest takie uciekanie w ładne opowieści, ale jak się zastanowimy, to one nam nic nie dają, prawda, bo na poziomie teodycei tam cały czas jest w zasadzie tłumaczone, że to, co nas złego spotyka, to jest w zasadzie dobro, tylko my tego nie potrafimy wytłumaczyć. Potem nawet Leibniz to przejął, prawda, i opowiadał, że przecież Bóg nie chce nic złego dla nas, tylko co najwyżej chce nas tak uszlachetnić, jak cierpimy, jak spotykamy zło. No więc co to znaczy? W zasadzie nic, prawda? To jest raczej taka teoria, która ma wytłumaczyć różnego rodzaju społeczne asymetrie, takie feudalistyczne jeszcze myślenie. Zło jest czymś bardzo realnym, prawda? Jak rozejrzymy się, to z jednej strony możemy zobaczyć to, co się dzieje w Jemenie. Przecież tam od ponad 15 lat nie tylko trwa wojna, ale umierają ludzie. I to w okrutny sposób, prawda, z powodu choćby śmierci głodowej. To, co się dzieje w Ukrainie, to też jest przecież koszmarem i doświadczeniem zła.
Czy z innej strony, jak popatrzymy na wielkie wymieranie, szóste wielkie wymieranie zwierząt, za którym my jesteśmy odpowiedzialni, czy kryzys klimatyczny, który już trwa, za który też jesteśmy odpowiedzialni, to jest cały czas wydarzanie się bardzo realnych, bardzo konkretnych sytuacji, pewnych czynników, które wywołuje człowiek albo swoją właśnie jakąś obłudą, swoim egoizmem, czy jakimś rozdętym ego, powodując wojny, powodując cierpienie drugiego człowieka, czy innych istot żyjących. Więc bardzo nie lubię tych teorii, prawda? Bo one by nam kazały w tych wydarzeniach widzieć jakiś głębszy sens. A jaki jest głębszy sens w cierpieniu? To jest trochę tak, jak Albert Camus w Dżumie wkłada w usta doktora Rio to niesamowite zdanie, gdy doktor Rio kłóci się z księdzem, który chce usprawiedliwić śmierć dziecka. I doktor Rio mu odpowiada: ty wierzysz w Boga, a ja wierzę w człowieka. Więc dla mnie ta śmierć nie ma sensu. I myślę, że takie zejście na ziemię i spojrzenie, prawda, na wydarzenie zła jako na coś, co się dzieje, ponieważ na przykład my jesteśmy nieodpowiedzialni albo nie potrafimy odpowiednio się zachować, albo po prostu mamy te przysłowiowe złe intencje i chcemy coś zrobić negatywnego, jest dużo ważniejsze, bo to wtedy daje nam szansę na takie skonfrontowanie się ze skutkami naszego działania, z odpowiedzialnością albo jej brakiem. Andrzeju, czy zgodzisz się z Joanną, czy coś dodasz do tego? Raczej dodam, niż się zgodzę lub nie zgodzę. Znaczy, ja myślę, że ludziom, którzy czynią zło, wydaje się, że czynią dobro. I że na ogół, bo nawet tak zwany egoizm, no to jest pojmowanie czy uznanie za dobro mojego własnego interesu. I ktoś uważa, że ma do tego prawo, a czasem nawet obowiązek być może, bo na przykład pochodzi z rodziny, która zawsze zajmowała wysoką pozycję społeczną i on rozpoznaje swoją rolę jako kolejną generację w ten sposób, że ma podtrzymać ten status. Na przykład Putin, najgorszy zbrodniarz w historii być może ludzkości. Ja postrzegam w tej chwili Putina jako kogoś, to trochę jest dziecinne, zdaję sobie sprawę, ale dla mojej wrażliwości jest kimś gorszym niż Hitler. Nie chcę tego rozwijać, bo to poboczny wątek i trochę absurdalny, zdaję sobie sprawę. Ale on też działa dla dobra Rosji pojmowanej jako imperium i właśnie dlatego tutaj jako nie tylko humanista, ale racjonalista, to jest część humanizmu, właśnie tak rozpoznaje zło jako błędne, tak rozumiem zło jako błędne rozpoznanie dobra. To brzmi trochę zbyt niewinnie, bo to brzmi, jakby ktoś sobie popełniał jakiś tam błąd, któremu nie jest winien, a myślę, że w bardzo wielu wypadkach, zwłaszcza takich jak wojna w Ukrainie ostatnio, czy w tych przypadkach, Joanna, o których mówiłaś, ten błąd jest zawiniony jak najbardziej. To błędne rozpoznanie jest zawinione przez i kultury, i jednostki, i jakieś lokalne tradycje. Przez to, że ludzie, owszem, dążą do dobra, ale nie zadają sobie trudu sobie nie zadają, żeby je właściwie rozpoznać, że kierują się odruchem dobra, no, czy tym stadnym, o czym wcześniej mówiliśmy, czy jakimś innym odruchem, który tak naprawdę jest motywowany niczym, co z dobrem nie ma wspólnego. To nie musi być motywacja do zła. Ale to może być jakaś motywacja na przykład do władzy, prawda? No, kto wie, czy to w ogóle nie jest główna motywacja złych uczynków, na przykład tego, co robi polska władza teraz, no, co najmniej oszukując wszystkich nieustannie, prawda? Ja myślę, że część z nich to wierzy, że to służy Polsce, tak jak oni ją rozumieją, czyli im de facto i tylko ich zwolennikom, przeciwko większości Polski. Ale wydaje mi się, że no na tym polega w ogóle nacjonalizm jako wartość, jako dobro pewne dla niektórych, prawda, nie dla mnie oczywiście, że oni no w tym sporze na przykład o to, czy Polacy powinni się w Unii Europejskiej skarżyć na to, że prawo unijne i polska konstytucja są łamane,
czy też nie powinni, prawda? No to są dwa różne rozpoznania dobra. Albo dobro Polski i Polaków rozumiane jako zgodność z prawem, które jest liberalne i zgodne z zasadami europejskimi prawa, czyli takiego prawa, które gwarantuje prawa i wolności człowieka, albo dobro rozumiane tak, jak rozumie obecna władza, czyli moim zdaniem zło, czyli dobro dla nich i dla tej Polski takiej tradycyjnej, nacjonalistycznej, autorytarnej i tak dalej. No dla nich to też jest dobro jakieś. Tutaj, no właśnie, z jednej strony to jest ta kwestia rozpoznania dobra, o czym też wspominaliśmy w innej rozmowie, bo zachęcam Państwa do obejrzenia całego cyklu rozmów o dobru. Więc to rozpoznanie dobra, bo można by powiedzieć teraz, no właśnie, każdy dąży do dobra, tylko pytanie, prawda, czym jest to dobro, czym jest to dobro dla niego i czym jest to dobro dla innych. No a z drugiej strony takie błędne, jak powiedziałeś, rozpoznanie dobra, czy błędne uznawanie czegoś, jakiejś wartości, czy jakiegoś celu za cel słuszny i dobry, może powodować, że de facto czynione jest zło i nie tylko pojedynczej osobie, ale wręcz całym grupom społecznym czy narodom, prawda? Jak teraz w przypadku wojny w Ukrainie czy innych wojen, których jesteśmy świadkami w ostatnich powiedzmy 20 latach. No i stąd to pytanie właśnie, które już postawiłam też na początku, bo być może jest tak, że oczywiście jest to złe rozpoznanie dobra, ale być może jest to ta, no powiem, atrakcyjność zła, która pociąga do tego, że pod takim pozorem czynienia dobra de facto czynimy zło, będąc nawet jego świadomym, bo właśnie ono nam daje władzę albo daje nam jakieś inne korzyści, których pożądamy. To chyba do Andrzeja najpierw się zwrócę, bo to troszkę było taka wocem. Tak, moim zdaniem fascynacja złem jest bardzo poważnym problemem, ale nie głównym problemem. Głównym problemem moim zdaniem jest to, co mówiłem przed chwilą. Natomiast fascynacja złem i z drugiej strony znudzenie dobrem rodzi szczególną kategorię problemów, znaczy w jakiejś mierze w ogóle wszystkie, ale w jakiejś mierze tylko. Natomiast no, powoduje coś takiego, że przede wszystkim nie chcemy rozmyślać, czy nie interesujemy się dobrem jako czymś ciekawym, ważnym, angażującym i tak dalej. Nie interesujemy się, bo nam się wydaje, że wszyscy jesteśmy dobrze jakoś, tam mniej lub bardziej. Nikt się nie zastanawia, jak bardzo i czy naprawdę, tylko takie ma odczucie, to jest po prostu postrzegane jako nieważne. Natomiast to, co jest postrzegane jako ważne, to jest coś, co daje nam, co zaspokaja naszą potrzebę stymulacji, że się tak wyrażę psychologicznie. To moim zdaniem jest główna przyczyna problemu, że ludzkość jako gatunek kształtowała się w warunkach ciągłego zagrożenia. Mówię o prehistorii oczywiście, ale o historii też. A jeżeli mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, to nawet o dniu dzisiejszym, no nie mówiąc o Ukrainie oczywiście, gdzie jest jeszcze gorzej. No, ludzkość kształtowała się w takich warunkach i ewolucyjnie ukształtowała się jako gatunek, który dobrze toleruje silne przeżycia. W psychologii się mówi silną stymulację. Ludzie tu się różnią, jedni mają wyższą potrzebę stymulacji, inni niższą potrzebę stymulacji, ale świat, w którym żyjemy, jest światem, który bardzo wzmacnia w nas to zapotrzebowanie na silne wrażenia. Właściwie prawie cała kultura, w jakiej żyjemy, poza naszą rozmową, czy całym cyklem naszych rozmów, które najwyraźniej lekceważą to, co się dzieje na świecie, cała kultura właściwie zmierza do tego, żeby w nas wzmacniać tą potrzebę do silnych wrażeń. I zło na świecie przez większość ludzi i również w kulturach Zachodu jest atrakcyjne przez to, że to jest źródło silnych przeżyć. I to jest właściwie dla większości ludzi w ogóle największa wartość de facto. Znaczy de facto, czyli nie wartość jakoś przemyślana, no bo tylko taka, która faktycznie motywuje ludzi do jakiegoś działania, do jakichś wyborów i tak dalej, często na własną zgubę. Tutaj tylko jeden przykład podam, że z całą pewnością w Stanach Zjednoczonych, a prawie z całą pewnością też w wielu innych krajach świata,
na przykład ta fascynacja złem powoduje, że kobiety kochają się w złoczyńcach, psychopatach, bandytach, nawet najokrutniejszych. Słynny dla osób mojej generacji i troszkę młodszych jest przykład Charlesa Mansona, takiego przywódcy, takiej niby sekty, a właściwie grupy bandytów, którzy wymordowali kiedyś, zamordowali żonę i przyjaciół reżysera polskiego Romana Polańskiego. I ten człowiek, który siedział w więzieniu wiele lat, tam kilka lat temu zmarł, jeszcze gdy miał ponad 80 lat, był starcem bezzębnym, słynnym tylko z tego, że był przywódcą tej bandy okrutnych morderców, dostawał podobno około 20 tysięcy listów rocznie od kobiet nim zafascynowanych. Ożenił się zresztą, będąc w tym więzieniu, z dziewczyną czy kobietą 30-letnią, około 30. I oczywiście te kobiety niby nie robiły nikomu nic złego, poza głównie sobą, ale to pokazuje, jak fascynacja złem może być przemożna i jak być może w innych okolicznościach one byłyby mu na przykład posłuszne, prawda? Ja nie twierdzę, że mężczyźni są tego wolni, tylko akurat w tej konkretnej, w tym konkretnym przejawie tego, o czym mówię, no mniej sobie sami zagrażają, no bo są jednak bardziej odporni na zagrożenie. W każdym razie ta fascynacja złem, moim zdaniem, ma właśnie takie podłoże ewolucyjne, poszukiwanie. Czy ludzie chcą mieć poczucie, że żyją, a to poczucie, że żyją, uzyskują w dużej mierze przez zwiny kultury, w jakiej żyjemy, nastawionej właśnie na maksimum oglądalności, słuchalności i tak dalej, przez robienie wrażenia. No właśnie, chodzi mi o to, że ta kultura podtrzymuje w nas tę ukształtowaną ewolucyjnie skłonność, tendencję, potrzebę. To jest potrzeba. Ja się tak zastanawiam, bo tak, z jednej strony do tego, co ty mówiłeś, to można dodać jeszcze jeden wątek, moim zdaniem, taki popkulturowy, bo bardzo długo zło, takie ewidentne zło, jak właśnie w przypadku Jim Mansona, było jednak trochę w sferze tabu. To było jakieś wydarzenie, które przerażało, więc nie wypadało, prawda, fascynować się złem. Natomiast popkultura, ona uwielbia zło, bo ono jest medialne, prawda? Ono jest dobre do sprzedawania jako taki produkt filmowy czy teatralny, czy w ogóle jako pewnego rodzaju dzieło sztuki mniejszych lub większych walorów. I to chyba nas nieco ośmieliło w takim manifestowaniu fascynacją zła. Same te źródła zła, tu nie chcę znowuż psychologizować, bo to jest nie moja działka, ale wydaje mi się, że tak kulturowo patrząc, jest też trochę takim oswajaniem czy terapeutyzowaniem, prawda, że oglądam i to nie mnie dotyczy. O tym świetnie pisał Baudrillard, bo on zwrócił uwagę na to, że jak my nawet wiadomości telewizyjnych oglądamy jakiś reportaż z wojny, to jednak dla nas to jest bardziej obrazek zapośredniczony. To jest ta symulakra, prawda? To nie jest do końca coś, co mnie się wydarza. Więc mogę bezpiecznie się tym fascynować. Nie traktuję tego jak realne. Więc pytanie, na ile my rozumiemy rzeczywiście i na ile te kobiety rozumiały, prawda? Bo ja czytałam z kolei książkę o kobietach, które były w tej grupie Mansona, brały udział w tej zbrodni. I tu dokonała się po latach, prawda, takiej i psychoterapii, resocjalizacji niesamowita zmiana, bo one się nagle skonfrontowały z tym uwiedzeniem złem. I to był dla nich bardzo traumatyczny moment, kiedy sobie zorientowały się, że poszły za czymś, co było przerażające i tragiczne. Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo o tym świetnie pisał Max Scheler. On wprawdzie miał odloty metafizyczne, to zostawmy, ale jedną ciekawą rzecz pokazał, że dobro jest, zwłaszcza to takie codzienne, jest dla nas niezauważalne, że my mamy taki system percepcji bardzo słaby, czyli jak ja jestem zwyczajnie szczęśliwa, bo tak, bo nic mi się nie dzieje złego, mogę rano wypić kawę z kotem na kolanach i potem iść spokojnie do pracy, to ja zaczynam marudzić, że rutyna dnia, że muszę iść do tej pracy, czuję się bardzo nieszczęśliwa, bo dzień po dniu wygląda tak samo, prawda? I w ten sposób gdzieś tam nasza, na poziomie percepcji, nasza świadomość przyzwyczaja się do dobra i nie traktuje go poważnie.
Natomiast zło jest takim uderzeniem, ono jest bardzo silne, prawda? I wchodzi w naszą świadomość jako strata. Rozchoruje się, już wypada mi ta rutyna dnia, coś tracę. No i wtedy zaczynam czuć ten niepokój, wtedy doceniam to, co wcześniej było dla mnie niezauważalne. I w tym problem, prawda? Że my bardzo często bagatelizujemy, czy nie potrafimy nazwać dobra dobrem, czyli te rzeczy małe, codzienne, właśnie jak picie herbaty, spotkanie z przyjaciółmi, czy fakt posiadania pracy, fakt posiadania nawet takiej rutyny, gdzie ja dzień po dniu mogę coś robić i jestem w tym bezpieczna, bagatelizujemy, nie zauważamy, prawda? Czy szybko też właśnie ta przebodźcowana współczesna kultura, która wymaga od nas cały czas takiego efektu wow, prawda? Żebyśmy byli na najwyższych obrotach, nie pozwala nam dostrzec dobra. Natomiast zło właśnie przez tą swoją medialność i tą osnowę popkulturową do nas przychodzi jako atrakcyjne, ale to jest całkowite odwrócenie tak naprawdę pewnych i realiów życia, no bo jakbyśmy teraz porozmawiali z ludźmi, którzy naprawdę dotknęli zła, wydarzyło się coś w życiu, co im to życie całkowicie zrujnowało. Ja myślę, że tak jak tu rozmawiałam, to chyba wszyscy i Państwo nas oglądający, słuchający też mieli do czynienia choćby z uchodźczyniami czy z uchodźcami z Ukrainy. I jak się z tymi osobami rozmawia, to można zobaczyć, jak bardzo czasami jesteśmy właśnie ślepi. Bardzo się cieszę, że tutaj powiedziałaś o tym odwróceniu porządku, o tym, że nie dostrzegamy tego, jak rzeczywiście jest, że właśnie to dobro nam się wydarza każdego dnia i w takich rzeczach, które czasami możemy nazwać, jeżeli w ogóle je zauważamy, drobnymi przyjemnościami na przykład. To dzisiaj jest jakieś chyba takie wyrażenie często używane i trochę takie wyrażenie wytrych. A dopiero kiedy właśnie doświadczamy straty, czy jakiegoś bólu, czy w każdym jakiegoś dyskomfortu, to wtedy to zło jest bardziej jakby widoczne dla nas i stąd może więcej o nim mówimy, czy jakoś nas pociąga w takiej narracji, czy to codziennej, czy w naszej narracji, kiedy po prostu o tym opowiadamy publicznie na zewnątrz. Mogę dodać coś? Proszę bardzo, sekundkę, tylko skończę, o ile skończę, bo teraz mnie troszeczkę wybiłeś, bo miałam coś na myśli. Ale bardzo delikatnie to zrobiłem. Chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. Tak sobie pomyślałam, że może też, to oczywiście zgadzam się z tym, że jest to tutaj ta sytuacja atrakcyjności medialnej zła. Też bym chyba nawiązała do tego, co w jednej z rozmów mówiliśmy na temat tego, że chcemy mieć wpływ czy wkład, prawda, że tutaj może to zło jest czasami łatwiejsze w czynieniu, nie wymaga może aż takiego wysiłku jak czynienie dobra, w związku z tym jakby szybciej mamy ten wkład, może zły, ale jednak mamy, czy wpływ. A też pomyślałam, czy nie jest tak, że może dobro przez jednak setki lat kultury europejskiej, traktowane przez filozofię i teologię jako wartość, jakaś absolutna wartość, też urosła może nawet podświadomie w naszych umysłach do takiego pola nieosiągalnego albo jakiegoś bardzo wymagającego właśnie wysiłku i takiego rozumienia, na które niekoniecznie może myślimy stać nas, prawda, na co dzień, czy każdego z nas. Także gdzieś sobie to zło, dobro, przepraszam, wyolbrzymiliśmy. I dlatego może nie jest dostrzegane to, o czym wspomniałaś, to dobro, które się dzieje codziennie. Andrzeju, oddaję Ci głos. Znaczy, zanim powiem to, co przed chwilą chciałem powiedzieć, to zareaguję na to, co mówiłaś teraz. I chciałem powiedzieć, że jedną z form, jedną z rzeczy, które powodują, że nie mamy takiej ambicji, żeby być bardzo dobrze, jest jakaś część tradycji chrześcijańskiej, a konkretnie konstrukt kulturowo-religijny, jakim jest świętość i święci. Ja dość często spotykałem się nawet z konkretnymi wypowiedziami, ale z różnymi zachowaniami, które wyrażały taki rodzaj, taką mentalność, że dobro to jest sprawa tych świętych. Mhm.
to albo ksiądz, albo jakiś święty będzie święty, a ja jestem tylko zwykłym człowiekiem. I to takie ustawienie człowieka właśnie jako tego, który no, jest tylko zwykłym grzesznikiem, albo niezwykłym przez to, że jest tylko owieczką, która co najwyżej może być posłuszna albo nieposłuszna, ale przecież nie jest nikim świętym. No to powoduje, że... To też zwalnia trochę z odpowiedzialności, prawda? No tak, tak, oczywiście, że zdejmujemy z siebie właśnie tę odpowiedzialność, no bo to święci są od bycia świętym, prawda? A dla nas, ze względów, o których mówiłem wcześniej, to nie jest atrakcyjne, ale też przyszło mi do głowy, że troszkę w kontrze do tego, co mówiłem wcześniej, bo jednak te rzeczy tutaj są bardzo pogmatwane i gdybyśmy nagrywali drugi raz te rozmowy, to nie wiadomo, co bym mówił. Trochę przesadzam żartem. Pomyślałem sobie, że nawet często ludzie, którzy czynią dobro, ostatnio na przykład wiele osób, które pomaga uchodźcom i tak dalej, jednocześnie nudzą się dobrem. To znaczy bardzo skłonni są i faktycznie czynią dobro, ale nie chcą o tym mówić. I nawet wydaje mi się, że istnieje jakaś taka norma w świecie, w którym żyjemy, że właśnie nie wypada o tym mówić i to nie wypada i się nie chce i właściwie nie ma o czym mówić. Możemy czynić dobro, ale mało o nim mówimy, a już na pewno nie tak analitycznie, jak my tutaj próbujemy. I wynika to i z tej tradycji, o której przed chwilą mówiłem, ale również z wielu oczywiście źródeł, ale między innymi z tego, jaka jest funkcja języka. Bo jeżeli mówimy, to używamy języka, no oby jak najwięcej, żeby to była prawdziwa rozmowa. No a język nie powstał przecież jako system służący nam adekwatnemu opisowi świata, tylko, to znaczy filozofowie, niektórzy filozofowie języka się tym zajmują, ale to nikomu są nieznane jakieś wysiłki. Natomiast język powstał jako system ostrzegawczy, więc dobrze się sprawia, że tak powiem, czy jest użytecznym narzędziem wtedy właśnie, kiedy chcemy się wzajemnie ostrzec albo zagrozić komuś. No to wtedy on jest ostrzeżony, jak my mu grozimy, prawda? I język, wszystkie języki ludzkie są o wiele bardziej rozwinięte, rozbudowane w sferze negatywnych komunikatów niż pozytywnych. Synonimów negatywnych jest więcej niż pozytywnych i tak dalej. I chętniej używamy języka do opisywania złego niż opisywania dobrego, co znowu jest ewolucyjnie ukształtowane i to po części może nas nie tyle usprawiedliwiać, co wyjaśniać tę tendencję, jeszcze z tej strony również. Ja bym tutaj dodała jedną jeszcze rzecz, bo z jednej strony to jest ta tradycja, prawda, chrześcijańska, która rzeczywiście robi taką bardzo mocną hierarchię wartości. Ona zresztą w XX wieku została ożywiona, prawda, choćby przez fenomenologów, którzy właśnie robili nam takie precyzyjne, piękne hierarchie wartości. To dobro zawsze się jawiło jako ta najwyższa idea. Ale znacznie wcześniej przecież Platon zaczął i my jesteśmy gdzieś w Europie ukąszeni przez Platona, gdzie on wyraźnie pokazywał, że dobro nigdy nie jest do końca tak jak piękne, jak prawda, osiągalne. Że to jest jednak ta sfera idei, czegoś pozaświatowego, takiego wiecznego i ta doskonałość, ona to cały czas nam się wymyka. Stąd nawet jeżeli pretendujemy do tego, żeby zrobić coś, co jest dobre, czy piękne, czy szukamy prawdy, to potem mamy nawet taki wstyd metafizyczny. Może właśnie też stąd ta skromność dosyć fałszywa. A ogromna szkoda, bo z drugiej strony ja zawsze żałuję, że dobrzy ludzie nie mówią o dobrych rzeczach i o tym, co robią. No weźmy aktywistów na przykład i aktywistki, prawda? Bo oni niesamowicie potrafią zmienić świat, potrafią nas wręcz zainfekować właśnie dobrem. Więc to słuchanie ich opowieści, nawet tych właśnie takich prostych, małych, jak nie wiem, dziewczyny w Frunkowie, które zajmują się, prawda, uratowanymi świętami, i tam, prawda, próbują im stworzyć warunki do życia godne dla świni. To są opowieści, które nagle, prawda, nam przewartościowują wszystko. Nie tylko właśnie te wielkie aksjosfery, gdzie to dobro samo w sobie gdzieś tam niknie w chmurach,
ale właśnie też nasze życie codzienne, nasz stosunek, prawda, do świata, do drugiego człowieka. Więc takie uświadomienie sobie, że nas tradycja bardzo uwiodła i gdzieś spowodowała, że jesteśmy zawsze w takiej pozycji my tu, a tam gdzieś za światy, nawet jeżeli ona nie ma już tego religijnego charakteru, tylko właśnie taki platoński czy neoplatoński, coś nam odbiera. Jednak dobro smakuje, dobro jest bardzo konkretne i dobro jest też bardzo proste. Dzięki serdeczne. Świetne, myślę, jest to zakończenie naszej rozmowy, właśnie, że dobro smakuje. Ja jeszcze bym dodała tutaj, że na przykład w świecie biznesu dzisiaj mamy strategię zrównoważonego rozwoju, bardzo tak coraz chętniej wprowadzaną. Ona też zakłada społeczną odpowiedzialność tego biznesu i uczestniczyłam wielokrotnie w spotkaniach, gdzie te spotkania polegają na dzieleniu się dobrymi praktykami na przykład. I mam takie wrażenie, że o ile biznes musi po prostu sobie z tym, znaczy to adoptować, prawda, i iść tą drogą, to jeszcze w takiej naszej sferze bardziej prywatnej, no właśnie może gdzieś ten wstyd występuje, czy taka skromność, o której tutaj wspomnieliście, chociaż właśnie ona jest taką skromnością raczej powodowaną właśnie tą niemożnością może osiągnięcia dobra, o którym się myśli w tych kontekstach właśnie wielkich idei czy takich aksjologii, prawda, które no, są rzeczą przecież i dwudziestowieczną, nie tak dawną. Zatem może widzę, że Andrzej, jeszcze chcesz coś powiedzieć, ale będziemy mieli jeszcze następne rozmowy, a tę musimy skończyć. To bardzo się cieszę, bo ja owszem chcę coś powiedzieć, ale nie wiem co. Dobrze, to świetnie. Że dobro jest proste. Właśnie. Z tym się nie zgadzam, ale to za długi wątek. Dobro może nie jest proste, ale warto się dzielić dobrem, w tym sensie, że też mówić o tym, że doświadczamy dobra i warto po prostu pomyśleć o dobru tym, którego doświadczamy na co dzień, choćby wstając rano, będąc w miarę zdrowymi, pijąc kawę i głaszcząc kota. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. I Państwa zapraszam również do następnych nagrań. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.